na lisie bajeczki. A jeżeli zastanawiacie się, co robię z piętami do góry, to już wam za chwileczkę powiem, bo jest to bardzo związane z kolejną lisią bajeczką, jaką mam dla was na życzenie mojej bardzo dobrej znajomej Magdy. Magda poprosiła mnie o bajkę o miasteczku Lego. Mam nadzieję, że każdy z was klocki Lego zna i będziecie się dobrze bawić przy historii o miasteczku Lego i biednym małym lisku. Dawno, dawno temu, a może zupełnie niedawno, tego nikt nie wie, w leśnych ostępach, czyli hen głęboko w lesie, gdzie nikt nigdy się nie zapuszczał, było sobie miasteczko Lego. I tak jak wioska Smurfów, która była ukryta w lesie przed wszystkimi, a głównie przed złym czarownikiem Gargamelem, tak i miasteczko Lego było w tym lesie ukryte, tak żeby jego mieszkańcy mogli żyć sobie spokojnie. Były tam ulice zrobione z ciemnych płytek Lego i jeździły po nich samochody zrobione z Lego i były wielkie domy zrobione z klocków Lego i były malutkie chałupki też zrobione z klocków Lego, a mieszkańcy to też byli ludziki Lego i oni tam sobie chodzili do pracy i do szkoły i odpoczywali, pływali, bo niedaleko było jeziorko takie prawdziwe, a nie Lego, i robili wszystko to, co wy robicie i co lubicie robić. Aż któregoś razu znalazł te miasteczko Lego pewien przechodzący obok lisek. Zupełnie niespodziewanie je znalazł, tak jak zawsze znajduje się zagubione klocki. Po prostu na nie nadepnął. Po całym lesie rozległo się jego wycie w niebo głosy, a biedny lisek zaczął się kręcić dookoła i swoją rudą bitą roztrącać klocki na lewo i prawo, tylko pryskały dookoła. Pryskali również mieszkańcy miasteczka Lego, uciekając na lewo i prawo, krzycząc: ratuj się, kto może! Lisilla atakuje! I po niedługim czasie na miejscu miasteczka Lego był już tylko biedny lisek, który łkał i obdmuchiwał i rozmasowywał swoje biedne łapki, siedząc na kupie klocków, które jeszcze zostały na miejscu. Od tej pory nikt nigdy nie widział już miasteczka Lego, a biedny lisek, jak tylko wydobrzał, postanowił sobie, że od tej pory będzie już dobrze patrzył pod nogi. Koniec! A czy wy kiedyś nadepnęliście na taki klocek? Jeśli tak, to wiecie dobrze, jaki to ból i potraficie chyba zrozumieć biednego lisa, bo ja też niedawno znalazłem klockę, a nie sądziłem, że jakiś został jeszcze po tym, jak wczoraj budowałem zamek. No, to też taka porada dla was, żeby dobrze sprzątać po zabawie, zwłaszcza klockami. A morał z tej historii będzie taki: nikt nie spodziewa się zgubionego Lego. Bardzo dziękuję Magdzie za tę właśnie inspirację. Mam nadzieję, że spodobała wam się ta opowieść. Tylko jedno ostrzeżenie.
Lisy mają tylko jedną lisią bajkę dotyczącą miasteczka Lego i chyba rozumiecie dlaczego. Nie za bardzo lubimy się z tymi klockami, więc niestety więcej bajek na ten temat nie znajdę już chyba dla was, ale oczywiście na inne wasze bajkowe ulubione tematy na pewno uda mi się coś wyszukać, więc jeżeli macie swoją ulubioną bajkę, której lisia wersja jeszcze nie została przeze mnie opowiedziana, to piszcie koniecznie, a ja z pewnością je dla was znajdę. No i tyle. I do zobaczenia następnym razem. Bawcie się wesoło i bezpiecznie. Pa!